Dzień dobry, słuchajcie, muszę stać przy lampie, bo jest jeszcze, może nie ciemno, słuchajcie, bo tutaj mam wrażenie, że od 6.30 zaczyna się, o widzicie, robić jasno, ale wybieram się właśnie na pomost poćwiczyć, także jestem ready. I tutaj w ogóle są takie schody i ostatnio odpisywałam, bo tutaj akurat po tej prostej dobrze łapię internet, który nie jest jakiś rewelacyjny w tym hotelu. I słuchajcie, tak przeleciałam przez te schody. Oczywiście się nie wywróciłam, bo jakoś, nie wiem, wow, równowaga, ale po prostu mówię, no, płasko, jakbym się jeszcze, wiecie, trzasnęła na wakacjach w kolana albo coś i bym po prostu przyjechała taka obita. Także witajcie w kolejnym vlogu. Ja idę ćwiczyć na pomoście oczywiście. Zrobię sobie taką pół godziną tabatę. W ogóle muszę wam powiedzieć, że spodobało mi się też wrócenie do tabat, bo tak mnie jakoś fajnie aktywizują na wakacjach, a siłownia jest czynna od 9. I ja muszę wam powiedzieć, że ja miałam inny tryb w Mukarnasie w czerwcu, a inny mam tutaj tak chilluję. I wiecie, to jest ostatni dosłownie moment, kiedy ja mogę łapać lato. Więc stwierdziłam, że po prostu na pomoście to mogę robić, a siłownię mam cały czas. Właśnie mi Dawid, mój trener, przesłał nowe logo. Słuchajcie, teraz mocno się będzie rozkręcał, także wszystko też wam pokażemy. No i super, powiem wam, że bardzo lubię współpracować z takimi aktywnymi osobami, które faktycznie coś chcą zrobić. Także słuchajcie, zrobimy sobie poranny trening. Zabieram was tutaj gdzieś obok, żeby zrobić pielęgnację. I pojedziemy dzisiaj do Bodrum. Dzisiaj będzie wycieczka do Bodrum. Oczywiście wiecie, jak to jest. Chcieliśmy jechać z biurem, natomiast albo nasze biuro TUI organizuje taką wycieczkę w piątek, albo biuro, które koleżanka mi poleciła, nie dojeżdża do naszego hotelu. Także to jest kwestia po prostu organizacji, więc dzisiaj sami pojedziemy. Tylko muszę się, słuchajcie, podpiąć też pod internet, żeby mniej więcej jakieś takie punkty wyhaczyć, które warto zwiedzić. No i wszystko wam dzisiaj pokażemy, także zaczynamy. Piękne słoneczko, także jeszcze wam je przesyłam podczas tych wakacji, bo muszę wam powiedzieć, że warto się nim na maksa doładować przez wakacje. W tej pielęgnacji przede wszystkim skupimy się na regeneracji skóry, na jej nawilżeniu, przygotowaniu podkwasy czy retinol. Będzie to rzeczywiście działanie anti-aging, bo przygotowałam dla was aż 3 rodzaje płatków pod oczy i chciałam wam pokazać to przepiękne miejsce. Słuchajcie, jesteśmy na takim tarasie, gdzie ja przed chwilą ćwiczyłam tam dalej na pomoście. Także tu jest naprawdę pięknie. To jest to miejsce, gdzie się chilluję, bo pokazywałam w ostatnim vlogu, także możecie sobie zobaczyć. Jest już, słuchajcie, vlog na kanale z hotelu, gdzie jesteśmy, to jest Bodrum Park Resort. Bardzo przyjemny, bardzo też jednocześnie relaksujące miejsce, bo ja wam szczerze powiem, że było mi to po prostu niezbędne, żeby się doładować pod następne działanie, które dla was przygotowałam w tej drugiej części roku i uważam, że takie podwójne wakacje naprawdę są fantastycznym rozwiązaniem. Kiedy jesteście stęsknieni za słońcem i jednocześnie robicie pierwsze wakacje w maju, w czerwcu, a później naładujecie się w Polsce przez cały okres wakacyjny i jeszcze dopalacie się w październiku właśnie w takich miksach, także rewelacyjne rozwiązanie. I słuchajcie, propos pielęgnacji, pokażę wam moich ulubieńców, czyli pacy, takie delikatnie złuszczające płatki z kaktusem, które ja mam oczywiście w większym opakowaniu w domu i wiecie, że codziennie z nich korzystam. I to są takie płatki, które po prostu wyciągacie sobie na wyjazdach, macie w opakowaniu 2 sztuki, więc przecieracie takim płatkiem po prostu buzię.
o poranku i to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Też Wam wkleję jeszcze jeden rodzaj, który oczywiście nie wzięłam, ponieważ nie ma go w takiej mini wersji, ale w domu z nich korzystam. To są płatki Pink Ankylo. One są mocno nawilżające, z traganki błoniastym, które niezwykle regenerują, bardzo fajnie redukują też sebum, więc jeżeli macie z tym problem, to one będą genialne. Także jeżeli chodzi o płatki, to macie w wersji mniejszej, w wersji większej, jeżeli chodzi o taką po prostu tubę, taki słoiczek, no i oczywiście Pink Ankylo. To są moje dwa ulubieńce, ale te z kaktusa mam w wersji mniejszej, więc wzięłam po prostu je ze sobą na wakacje. Drugim kosmetykiem, który bardzo lubię i przede wszystkim mnie mocno zachwycił, jeżeli chodzi o składy i podkreślę, że marka są by me, to są dermokosmetyki. Beta Fitosterol to jest, słuchajcie, składnik, który ma regenerować i chronić naszą uszkodzoną barierę hydrolipidową, ale ją też naprawiać. Tutaj mamy mocno odżywcze działanie, jeżeli chodzi o nawilżanie skóry i też regenerację. No i słuchajcie, dipantenol, tutaj jest taka substancja, która mocno łagodzi, koi i też nawilża, więc to jest naprawdę produkt dla skór takich mieszanych, tłustych, problematycznych, wrażliwych, suchych, mocno uniwersalny kosmetyk i ma taką fajną barwę, taką delikatnie srebrną. Słuchajcie, rozprowadza się jak śluz ze ślimaka, jest to bardzo przyjemna konsystencja, także myślę, że ten produkt naprawdę Wam się przyda zimą, kiedy używamy kwasów, retinolu i potrzebujemy czegoś, co będzie łagodzić. No i często Wy macie po prostu po lecie uszkodzoną barierę hydrolipidową, więc to będzie naprawdę strzał w dziesiątkę. Łapię do sobie takie okienka, gdzie nie wieje. Słuchajcie, opowiadałam Wam o pacach, natomiast też świetnym rozwiązaniem są chusteczki od marki Fawty Cosmetics i one Was, jak byliśmy w Turcji, bardzo zaciekawiły, ponieważ dzięki nim reaplikowałam filtr. Ale słuchajcie, wyciągamy takie chusteczki, one wyglądają w ten sposób, bo już jedną Wam wyciągnęłam, żeby pokazać. I tymi chusteczkami przecieramy buzię, przecieramy dłonie. Ja często jak robię make-up, to przecieram usta i brwi. I tutaj mam dużo wąkroty azjatyckiej, więc one będą koić, będą też regenerować skórę. Jak macie skórę też podrażnioną, przesuszoną, to one też będą fajnym rozwiązaniem. Kaktus mocno nawilża skórę, więc te chusteczki regenerują, też łagodzą. Te na przykład nawilżają pacy, więc tutaj macie kilka takich fajnych rozwiązań dla skór. Przede wszystkim mocno wrażliwych, przesuszonych. Jeżeli macie skórę mieszaną, tłustą, to one będą fantastyczne, żeby przede wszystkim regulować wydzielanie sebum, czyli będą usprawniać tutaj pracę gruczołów łojowych. Więc to jest świetne rozwiązanie i te chusteczki Wam się sprawdzą na trening, na siłownię, czy też właśnie do przygotowywania skóry przed makijażem, bo one bardzo ładnie też tonizują, także o tym też pamiętajcie. Następnym produktem, który... no ja uwielbiam, bardzo Wam polecam. To jest oczywiście serum od marki Yumiso z witaminą C w składzie. Generalnie produkty mocno nawilżające, rozświetlające i co jest bardzo ważne, witaminkę C nakładamy pod filtr. To jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie dla osób, które sobie cenią przede wszystkim takie ukojenie, rozświetlenie, bo skóra naprawdę wygląda super i też jednocześnie działacie anti-aging, więc zobaczcie, jak skóra się napina. Bardzo ładnie też wygładza. To jest takie mocno żelowe serum. Bardzo też się nieskoncentrowane. I ja, słuchajcie, kocham je nakładać właśnie pod filtr. Także to będzie genialne rozwiązanie dla osób, które przede wszystkim mają skórę naczynkową, ponieważ tutaj mamy tetroizopalmitatę, czyli tą stabilną formę witaminy C. Chcecie przede wszystkim uszczelnić naczynia krwionośne, chcecie przede wszystkim wygładzić skórę, bo witamina C również działa anti-aging. No i co jest ważne, mocno ją nawilżyć i rozświetlić, bo niacinamid tak właśnie działa. Drugie serum, które wzięłam, to jest to z Cosrxa, mocno nawilżające i tutaj gwarantuję Wam, że uczucie ulgi, nawilżenia, też regeneracji będzie natychmiastowe. To jest też taka żelowa konsystencja. I tutaj, słuchajcie, mamy przede wszystkim aminokwasy i ceramidy. Dla mnie ta konsystencja jest bardzo przyjemna, bo jest żelowa, taka mocno nawilżająca i czujecie takie wyciszenie, ukojenie skóry. Ja rzadko mam taki od razu na taki efekt, że i skóra jest taka... po demakijażu, po tym całym dniu na słońcu, teraz kiedy jest zimniej, wieje wiatr, pada deszcz, Wasza skóra będzie po prostu wariować, fiksować. Ona będzie taka uwrażliwiona, także to jest naprawdę świetne serum. Muszę Wam powiedzieć, że w ogóle Cosrx ma też bardzo dobre olejowe serum z retinolem, także jeżeli stosujecie niższe stężenia, to sobie zobaczcie, bo naprawdę fajna, stabilna forma retinolu, zamknięta właśnie w olejku, a tutaj macie regenerację i ceramidy, także super też na co dzień. Ten produkt możecie, jeżeli macie mocno podrażnioną skórę, a na przykład nie lubicie witaminy C, chociaż ja nie znam takiej osoby, to możecie również sobie stosować o poranku. Także to jest takie mocno regenerujące serum. No i Ceramid NP jest naprawdę genialny. Mam też, dziewczyny, super newsa. Przede wszystkim produkt, o który mnie mocno pytacie i też wykupiłyście zaraz po poleceniu na Instagramie, to jest ta emulsja ceramidowa od marki Heimisch. Ona wróciła. Jest sporo.
produktów na stanie, więc myślę, że skorzystacie, a jednocześnie kupicie sobie ze zniżką, ponieważ pamiętajcie, że macie na Larosie minus 10% na całe Wasze zakupy. I co jest też dla mnie oczywiście plusem, że ten kod działa na wszystkie przecenione produkty. Słuchajcie, to jest emulsja, która jest mocno nawilżająca, ona może Wam zastąpić krem, ale jeżeli lubicie formę kremu w słoiczku i macie mocno przesuszoną skórę, to ja Wam polecam przede wszystkim stosować kilkuetapowe nawilżanie i jednocześnie korzystanie z tych produktów, czyli emulsja po serum, następnie po emulsji krem, ponieważ jest mocno odżywczy. Generalnie Heimisch ma jeszcze fajną opcję kremu z filtrem i to jest dla mnie genialny kosmetyk, ponieważ on mocno nawilża, bardzo ładnie regeneruje skórę, ale jest taki satynowy w wykończeniu i to sobie cenię niezwykle w tym produkcie, że macie takie połączenie satyny, kremu i takiej, takiej formuły, która ma wykończenie bardzo chciałam powiedzieć wyszczuplające, no fajnie by było, ale taki wygładzającej skórę, także te wszystkie produkty mocno nawilżają. Powiem Wam, że jak na przykład będziecie po dermapenie, to też w ogóle higieniczne opakowanie możecie sobie nałożyć, ponieważ tutaj mamy ceramidę, kilka rodzajów ceramidów i mamy przede wszystkim kolagen, który bardzo ładnie nawilża skórę, więc to będzie naprawdę fantastyczny kosmetyk regenerujący, no i ta przyjemna formuła. Muszę Wam powiedzieć, że ja używam tego kosmetyku jako krem, bardzo często też na noc i sobie zamiennie używam z aloe verem, bo to jest też kwestia dnia. Bardzo przyjemny wiaterek, ale gdzieś tam przeszkadza trochę w nagrywkach, więc myślę, że to naprawdę będzie super opcja, żeby sobie po prostu zafundować takie mocne wygładzenie. Słuchajcie, tutaj dosłownie przechodzą tajfuny, także muszę szybko łapać za kamerę, żeby mi nie spadła. Dwa kremy z filtrem, które wzięłam, w zasadzie trzy, bo pokazywałam Wam, że pojechał ze mną również aloe ver, ale to jest bardzo fajny też krem z filtrem pod make-up. Tutaj macie dwie różne konsystencje. Pamiętajcie, że są by me to dermokosmetyki i pierwsza opcja z tym dzióbkiem to są w ogóle takie kremy witaminowe, one mocno rozświetlają skórę, też działają odżywczo, jest w formie takiej emulsji, ona słuchajcie nie bieli, tylko po prostu ma taką formę jakby delikatnie zastygającą, ale to jest taka opcja bardziej kremowa, emulsyjna. Natomiast druga rzecz i drugie serum, które mnie osobiście bardziej przypadło do gustu, to jest taka forma żelowa i to przypomina dosłownie to serum z witaminą C od Holika Holika, które miałyście z mojego polecenia, także jeżeli ta opcja Wam odpowiada, to to będzie bardzo fajny taki booster. Tutaj mamy SPF 50, w każdym w zasadzie. I mamy dużo kwasu też hialuronowego, więc to są produkty mocno nawilżające. Ja słuchajcie, zakochałam się w tej opcji i ona jest słuchajcie świetna, jak nie stosujecie makijażu. To jest taka forma żelowa, więc pokażę Wam, tylko słuchajcie, jak przestanie wiać. Ja już Wam mówiłam, że aloe ver stosuję pod makijaż, jak jestem na wakacjach, natomiast przetestujemy sobie dzisiaj tą formę żelową, więc zobaczymy. Ocenicie, jak się trzymał make-up przez cały dzień, ponieważ dzisiaj vlogujemy. Także słuchajcie, to jest taka żelowa konsystencja, ona ultra nawilża. To jest w ogóle świetny filtr do cery suchej, mieszanej. Ja uważam, że też moi, na przykład jak ja stosuję codziennie tutaj ten filtr na przykład na basenie, idealny też dla skór takich, wiecie, które mają przetłuszczającą się strefę T. I zobaczcie w ogóle, jakie on ma przepiękne wykończenie na skórze. Takie smooth. Bardzo fajna. To jest taka opcja w ogóle żelowa. Jak to z Holiki Holiki Wam się podobało, to myślę, że to będzie fajne, ponieważ to jest w ogóle dermokosmetyk. Także to jest naprawdę super opcja, żeby mocno nawilżyć, ale też słuchajcie, tutaj mamy tak, ukojenie, nawilżenie i rozświetlenie skóry, więc to jest też fajne pod make-up, jeżeli chcecie mieć taki efekt. Ja myślę, że ta Was opcja bardzo zaciekawi, jeżeli chodzi o wyjazdy albo też opcje prezentowe, które możecie już powoli sobie planować, czyli maski na noc od marki J. June. To są, słuchajcie, saszetki. One są pakowane chyba, z tego co pamiętam, po 30 sztuk, więc macie taką opcję. W zasadzie, jakby tak się uprzeć, to na 3 razy starsza taka saszetka, więc to jest też fajna opcja do dorzucenia do prezentu, do korzystania z tego na wyjazdach. Ja wzięłam te dwie opcje. I to są, słuchajcie, maski mocno rozświetlająco nawilżające, ale mają też skalę ceramidy, więc jednocześnie zregenerują Waszą skórę, więc myślę, że to Wam też się bardzo spodoba, bo jednocześnie skóra jest taka rano wypoczęta, taka wypielęgnowana i to jest czasami nawet bardziej skoncentrowane niż krem, więc to jest naprawdę super opcja, nie tylko wyjazdowa, ale też mocno higieniczna, ponieważ po prostu odpakowujecie sobie taką saszetkę, macie na dwa razy i wyrzucacie. Także dla mnie super sprawa, no i też jednocześnie, tak jak Wam mówiłam, ja zawsze do prezentów dorzucam te saszetki i później jest takie wow, to jest taki naprawdę bardzo fajny gest, jeżeli chodzi o prezenty, żebyście po prostu coś dorzuciły takiego ekstra. Z ostatniej rzeczy, którą Wam pokażę, to mocno nawilżające, regenerujące płatki z beta-glukanem, które wzięłam i chciałam Wam pokazać, że wróciły na Laros. Natomiast pamiętajcie, że jest też opcja rozświetlająca. Uwaga, z czerwonym burakiem i fioletową kapustą.
swojego czasu muszę Wam powiedzieć, że te płatki to był taki hicior. I teraz widzę, że ponownie wróciła ta fala na płatki właśnie bawełniane, bo one się troszeczkę różnią od tych hydrożelowych, że to jest, zobaczcie, taka bawełniana płachta. I ona jest nawilżona, nasączona tak naprawdę takim ekstraktem z beta-glukanu, które ma za nie regenerować i one są bardzo duże, bo zobaczcie, tutaj Wam pokażę, nie mogę Wam pokazać, chociaż, słuchajcie, jakbym się uparła, to Wam pokażę. Zobaczcie, jak one się różnią od tych płatków hydrożelowych. No i przy okazji, słuchajcie, pokażę Wam kolejne, które wziąłam i które po prostu uwielbiam, czyli okra. Okra działa mocno regenerująco, mocno odżywczo i to są takie płatki, które łudząco przypominają, ja to nazywam wkładkę do butów. I słuchajcie, ja je wyciągam prosto z lodówki, macie taką szpadłkę. I zobaczcie, teraz Wam pokażę, ja je odwracam i nakładam, o tutaj, i nawilżam skórę właśnie tam, gdzie ona się najbardziej marszczy, słuchajcie, to są mocno przeciwzmarszczkowe płatki, więc jeżeli macie z tym problem, to słuchajcie, nałóżcie sobie w ten sposób, widzicie? O, i tutaj płatki Wam regenerują tą strefę, gdzie się najbardziej czoło marszczy i jednocześnie wygładzacie skórę na czole. Rewelacja. Także pamiętajcie, dziewczyny, że macie kod rabatowy na La Rose, korzystajcie sobie i jednocześnie macie wszystkie linki na dole, a my, słuchajcie, uciekamy. Savery, ty lubisz takie przygody? Czyli nam się szalony kierowca, także nie wiem, czy w całości dojedziemy, ale Natasia śmieje, że ma już swoje zdjęcie na nagrobę. Bo na zakrętach koleś nie wyrabia po prostu. Także wzięliśmy autobus z hotelu do Bodrum. Nie wiem, jedna osoba z recepcji mówi, że jest kilka przystanków. Magda, ty lubisz tak bardzo historię, porozmawiaj z Niemcami. Zaraz, tak, z bardzo dużo Niemcami. Z Niemcami? Nie. Dużo osób narodowości niemieckiej. No, tak się nazywa. Przepraszam. No właśnie. Także... Słuchajcie, cały autobus jest pełen. Ale no to zauważył, że można płacić kartą. Także ogromny plus. Także technologia, słuchajcie, jest funkcja. Także wzięliśmy właśnie taki mini busik do Bodrum i od nas hotelu. Ile? 2 euro za osobę? A dziecko na kolanach. Także się zgadza. Ale słuchajcie, naprawdę farta nam się trafiło, że siedzimy. Także jedziemy do Bodrum, pokażemy Wam, co nam się uda ogarnąć. A to, co nie ogarnęło nam biuro podróży? Znaczy nie, no, ogarnęło 5 października. Jak wylatuje. Także jak nam się uda, to Wam pokażemy to, co nas najbardziej zainteresowało. Zrobimy jakieś mini zakupy. Zakupy, no ty to na shopping jesteś gotowy, co? Piąteczka. Mi kazała przywieźć jakąś turecką biżuterię, ale to napisałam, że wszystko jest z Chin. Ostatnio jej też przywiozłam hałwę. Też mówi, że taka nie bardzo, więc muszę znaleźć jakąś taką lokalną, pakowaną hermetycznie, wiecie? Teraz idziemy do Mariny. To jest taką, jedną z takich głównych ulic. No i wiecie, potruby, baklava, orzechy, rodzynki, no wszystko to, co Turcy kochają, turyści również. Chociaż ostatnio właśnie miałyśmy debatę na temat tureckich podróbek, że no nie przejdzie. Także tego akurat nie przywiozę, ale słuchajcie, tak, hałwa to jest jedna z takich rzeczy, którą bym chciała przywieźć, bo ja sama lubię hałwy. W hotelu jem często na śniadanie, bo ja nie jem kolacji, to sobie coś słodkiego zawsze zjem po śniadaniu. I tutaj Turcy się na mnie patrzą jak na wariata, że jem 4 jajka dziennie. Nathan śmiał się, że to będzie tak jak facet, co klepie kobietę po brzuchu, że mój nagrobek, jak się na mnie patrzą, że ja zaraz umrę, jak jem tyle jajek. Już pokażę Wam tą główną uliczkę. Na tym słynnym targu, który był na
planie wycieczki tu i oczywiście mnóstwo Louis Vuitton. Dobrze, że słuchajcie, ja swojego nie wzięłam, bo i tak by uznali, że mam podróbę. Także ja nigdy do Turcji nie biorę markowe rzeczy, ale i tak słuchajcie, jak widzą pinko, to zaczepiają. Także słuchajcie, bardzo tu jest ładnie, bardzo. Zresztą widziałyście fragmenty, to jest takie zadaszenie, żeby nie grzało w głowę. A Ksawery jak zwykle tylko wyczaił. No. Wiem, co jest Bodrum, bo co czytałam jest? Te plany wycieczek. Dawaj. No marina, targ, jest no. Zamek. No, to wszystko co ci powiedziałem, no co tam jeszcze jest? No, restauracje, wiatraki też. To była wycieczka na wiatraki. Widzisz, ty zawsze co mi jajca robisz. Na każdej wycieczce. A nieprawda, nieprawda, mam podobno talent. Tylko jak wszystko wiem, tak? O. Słuchajcie, czyli tak, macie marinę, macie targ. I macie tutaj zamek do zwiedzania, także wszystko jest tak naprawdę blisko siebie. Ale fajna pogoda, tak delikatnie wieje, więc nie jest zamek. No, bo nie chcieli, słuchajcie, przyjąć ani dolarów, ani euro. Co jestem w szoku generalnie, że euro też nie można było zapłacić na tym zamku, także daję wam znać. Po przeliczeniu, że 10 zł za osobę. Już widzisz. Także przygotujcie albo ich walutę, albo kartę kredytową. My zapłaciliśmy kartą kredytową. 20 zł. Nieważne. No więc słuchajcie, jesteśmy na zamku. Tutaj w tle marina. O właśnie. No i możecie zobaczyć przepiękne widoki. Jeszcze zdążyłam w głowę uderzyć, jak mi Nathan powiedział. Schodziliśmy w takiej części, gdzie można zobaczyć wazy gliniane. O, mówiłam, że będą atrakcje, widzisz? Winko musiało być dobre. No. Dostatek, możesz powiedzieć. Właśnie, dobre winko. O, i zobaczcie, tutaj łodzie przybijają. Ja mogę iść. Ty możesz wejść, tak, ty się zmieścisz. Ładnie to wygląda, co? Uwaga, uwaga, uwaga. Ale fajne, widzisz? Oj, zobacz, tutaj projektowali. Rysował sobie bardzo, tak jak ty. Ty też lubisz rysować, prawda? No, bardzo. No, także możecie zobaczyć. Coś się... No to jest statek, tak? Muszę wam powiedzieć szczerze, że ja nie wiem jak tu się chodzi, jak jest 50 stopni, bo dla mnie jak już jest 30, to nie wiem czy mam się jakiś cięższy dzień, ale po prostu czuję się mega zmęczona i każde klimatyzowane pomieszczenie, a jest tu ich sporo, naprawdę mnie cieszy. Także w ogóle tutaj mają przepiękne ilustracje, przepiękne filmiki. Zobaczcie też ten wrak, który wam przed chwilą pokazywałam. Także naprawdę zamek jest spory. Zamek jest taki naprawdę godny zwiedzenia i jest dużo tutaj atrakcji i klimatyzowanych pomieszczeń.
Także nie wiem, czy uda nam się na te wiatraki, bo Natan sobie wymyślił, że to będzie wycieczka na pieszo, no na pewno. Nie wiem, słuchajcie, przejdziemy się jeszcze może po centrum. Zobaczymy, jakie tutaj plany mają chłopaki. To co, Natan, na wiatraki na pieszo? Zobacz, tak jest. Ja też, słuchajcie, wracam na siłownię, ale pytam się, czy na wiatraki idziemy. No, wiatraki tam mają. Z tobą się dzieje. Sinusoida, roller coaster. Idziesz? Dobrze. To opowiedz, dam ci kamerę. Opowiesz. Nie ma sprawy. Tylko, żebym nie zrobił większych piusów. Może sobie pójdziemy na chwilkę na kawę, bo jesteśmy nad mariną. Przejdziemy się. Nie wiem, czy mam wystarczająco energii na te wiatraki. Myślę, że to będzie też duże rozczarowanie, bo one po prostu są, wiecie, jakimś punktem, żeby podjechać, zobaczyć i iść dalej. No widzę, tutaj jest całkiem dużo atrakcji. Słuchajcie, ja bardziej traktuję tą wycieczkę jako taką, wiecie, żeby zwiedzić, zobaczyć, ale też, słuchajcie, się samemu nie zajechać, bo ja wolę, powiem wam szczerze, takie organizowane też wycieczki. A my czasami, wiecie, jak to jest, nie mamy czasu sprawdzić, przeczytać, więc po prostu zrobiliśmy taką szybką wycieczkę, przyjechaliśmy do Bodrum, zobaczyć, jak to miasto wygląda. W ogóle powiem wam, że mi się Bodrum podoba, chyba nawet bardziej niż Antalya i Alania, bo po prostu tu jest takiego mniej, ja nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, czy oni są już zmęczeni, słuchajcie, po sezonie, a wtedy był czerwiec, to było, słuchajcie, tak bardziej, tak, wiecie, że taki hermider, ale ja mam wrażenie, jak się chodzi, tutaj pójdziemy, że mniej tutaj są nachalni, więc dajcie znać, jak wy sądzicie, ale ja uważam, że jakoś tak to sensownie tutaj wygląda, także sobie odpoczniemy, napijemy się kawki. Mam nadzieję, że wam się blok podobał. Siadaj. A, no tak, zobaczcie, jak to jest w ogóle wielki plac zabaw. No, to piąteczka, Ksawery. Będziemy iść na kawki. Tak, pójdziemy sobie na plac zabaw, napijemy się kawki. Bardzo wam dziękuję za te vlogi z Turcji. Macie jeden vlog z hotelu. Makijaż wakacyjny, czyli ten tutaj. No, to nie jest dinozaur, tylko to jest kość. Ktoś tutaj zostawił kość. Co, mam nadzieję, że wam się jeszcze ten klimat udzieli. Ja uznaję te wakacje jak takie dopalenie się energetyczne, no i już wracamy do vlogów z Gdyni, jesiennych klimatów. Także mam nadzieję, że troszeczkę jeszcze łyknęłyśmy Turcji, tego słoneczka. Coś tu jest bardzo dużo piesków po drodze. Ale przepiękna marina, bardzo duża i też taka rozległa. I dużo mamy tutaj takich placów zabaw, także super. Buziaki.